na konferencji po drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do UEFA Women's Champions League Koninie i Kraczewie. Spotkanie na tych formach Koninie Kraczewie z Lewis. Podsumujemy ten mecz obecny na konferencji. Pani trener drużyny przyjemnej, pani Carrie Harris. Witamy serdecznie. Także zawodniczka Emily Allen, no i gospodarze, trener Roman Jaszczak oraz kapitan drużyny strzelczyni. Dzisiaj czterech bramek, Ola Sikora. Kapitan reprezentacji Polski, bo będziesz to miał na myśli oczywiście. Kapitan reprezentacji Polski z 4 bramek Ola Sikora, tak jest. Poprosimy o podsumowanie na początek pani trener drużyny Skarczyk. We'll ask you to briefly talk about the game. How you feel about it? We lost, but I think that we lost to a very good side. So I don't think, I think that we played well in spells, but yeah, I mean, we're a bit disappointed with the scoreline, but what we'll do is, we'll use that as a springboard for the next two games. I mean, we struggled with the heat a little bit, obviously we're not used to that in Wales, so hopefully, we'll be much more acclimatized to it by the next game. No oczywiście pani trener jakby tutaj w pełni poczuła się do porażki, natomiast uważa, że jej zawodniczki grały na dosyć dobrym poziomie, wykorzystywały przede wszystkim całe fragmenty gry, których kilka miały. No oczywiście tutaj największą taką przeszkodą była pogoda, tak, to na pewno doskwiera nam wszystkim, ale tutaj Walijki no, szczególnie nie są jakby przyzwyczajone do tego typu klimatu, więc no, mają nadzieję, że się zaaklimatyzują lepiej do następnego spotkania i może ten wynik będzie lepszy. Na pewno też chciałyby wyciągnąć jakąś naukę na przyszłość z tego meczu. Czy jakieś pytania do pani trener? No questions? How do you sum up the match, Kevin? I think we came out the blocks quite slow in the first half. We struggled to get control of the game. I mean, as I said, I think the heat had a lot to do with that, but obviously both teams are playing in the same conditions. I think second half, in spells, we were okay. I just think that we could have done a bit more off the ball to stop Conan from playing. I mean, I was a bit more pleased with the second half. I think that we posed a bit more of a threat. Again, in parts, we're just a bit disappointed that we that conceded the last one, but I think we can take plenty of positives from the game, certainly the second half performance. Unfortunately, you found yourself 2 goals down within the opening 15 yeah, minutes. Yeah, yeah, and I mean, that doesn't help matters, and I mean, we're carrying a few knocks and niggles at the moment, which doesn't help, but as I said, we'll recover well. We'll use that as a springboard for the next couple of games. And yeah, we just focus on those there and draw a line under it. Following those 2 goals then, Sophie Searshall was substituted. Yes, yeah, yeah. She didn't feel too well on the pitch. She's asthmatic, so we need to be very precautious with that and make sure that we don't take any risks. So it was, at the time I think it was we were 2-3-0 down anyway, so we didn't feel that it would be a wise move to keep her on the pitch. So player welfare came into play there. Third goal arrived though during added on time during the first half. Excuse me, maybe I will trust. Oh, sorry. Okay. Oczywiście tutaj padło dokładnie to samo pytanie o podsumowanie spotkania. Właściwie jedyną nową rzeczą, która tu pani trener dodała, że wydaje jej się, że w drugiej połowie zdecydowanie lepiej zagrały. Tutaj jedna zawodniczka, której nie do końca dosłyszałem nazwisko, niestety musiała opuścić przedwcześnie boisko ze względu na to, że ma astmę i po prostu chcieli zapewnić jej dobre warunki. Once again, what's the player with the astma name? Sophie Searshall. Sophie Searshall. Number two. Zawodniczka z numerem drugim, właśnie ona występowała od początku spotkania. Sophie Searshall, no niestety musiała zejść szybciej ze względu na warunki. Free kicks were a moment of potential advantage, and Anna Billingham put a few in, which really did put them under pressure when the opportunities arose. Yeah, I mean, Hannah Billingham had a very good game, I think, as did Steph Turner. Both players are quite experienced within a young side. Maybe shoot like
do it in private after the press conference. Okay. Because I thought they would go in. Most of the people here are not as good as English. Okay. No problem. Dziękuję serdecznie Pani Trener. Poprosimy Pana Trenera Romana Jasaka. Przełożymy samo podsumowanie dzisiejszego spotkania. Przerwa krótka. Maybe you would like to add anything? No, all the best to Tony in the next two games. Okay. Nie ma Pani Trener nic do dodania. Mam nadzieję, że to wrócił do Pani Romana Jasaka. Tak wpisując się w wypowiedź Pani Trener, to żartobliwie chciałbym powiedzieć, że Waliki miały dużo szczęścia, bo na ten mecz pogoda się załamała i te upały ustały i w trakcie meczu dzisiaj było wyjątkowo chłodno jak na nasze warunki pogodowe. Ale to tylko żartobliwie, proszę nie tłumaczyć. Natomiast, no cóż, cieszę się oczywiście ze zwycięstwa. Gratuluję serdecznie wszystkim moim zawodniczkom. Nie będę mówił o upale, bo to już stałoby się nudne. Warunki pogodowe były jednakowe dla wszystkich. Zdobyliśmy 3 punkty. Zmiany, które robiłem w trakcie meczu, nie wynikały ze słabej postawy zawodniczek, bo w mojej opinii Kasia Daleszczyk grała znakomite zawody, ale ponieważ jest to zawodniczka no, po kilku operacjach, to zmiana była typowo turniejowa. Czekają nam przecież na szczycie przecież jeszcze kolejne mecze, to sama Ania Gawrońska, ponieważ dziewczyna jest o rok starsza od swoich pozostałych koleżanek, zeszła. No i podobnie Agata, myślę, że się sporo nabiegała, więc wpuszczaliśmy młodzież albo te zawodniczki, które dopiero zaczynają, bo przecież Paulina Dudek czy Jelena Szturanowicz to są 19-18-latki. Gdzież mają się ogrywać, jak nie właśnie w takich ważnych meczach Champions League? Myślę, że do przerwy szczególnie dziewczyny miały jeszcze kilka okazji, aby pokusić się o wyższy rezultat. No, postawa Oli dzisiaj zasługuje na wielkie uznanie, bo 4 bramki w takim meczu w Champions League to od razu przypomina się w tamtym roku Ewa Pajor. Cieszę się, że mamy następczynię, która również potrafi strzelać bramki. No cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko jeszcze jedno dobre zdanie o drużynie Skarli. Byłem przekonany, że jest to drużyna zdecydowanie słabsza i że siądzie motorycznie. Nic takiego się nie stało. Dziewczyny z Cardiff były niezwykle zmotywowane, bardzo waleczne. Myślę, że mojej drużynie należą się gratulacje, a drużynie z Cardiff słowa uznania. Dziękuję bardzo. Translate a bit about your team. Obviously the trainer before was saying about the weather conditions that generally like the same for everyone, yes? Which he said. But he also wanted to recognize that he thought you will be less of a threat, then you will be not able to keep running from all the match. You will not be able to maintain the high level of the game because of the heat, because of the weather conditions, obviously. But he was surprised that you were able to do that, and for that he's really giving you some credit for this. Wonderful. Czy jakieś pytania od trenera Romana Szczaka? Pierwsze wyniki spotkania Linka przybywa 0-1, to taka zapowiedź, żeby rozwiązać się Łęcko, które wygrało, czy może zatrzymać tej pomordowanej trochę zatrudnienia Linka? Ja myślę, że nie powinniśmy się nikogo bać i myślę, że to słowo w stosunku do medyka jest takie trochę, jak zaczniemy dziewczynom wmawiać, żeby się bały, to jeszcze w to uwierzą. Myślę, że musimy koncentrować się na sobie. Ja mogę tylko potwierdzić, że ten wynik tylko potwierdza, że te rankingi UEFA nie zawsze są adekwatne do klasy zespołów, które przyjeżdżają na takie turnieje eliminacyjne, bo Gintra była losowana z pierwszego koszyka, Medyk Polo Market z drugiego, a Wexford z trzeciego. Podobnie tak jak Medyk w tamtym roku był losowany z trzeciego koszyka i wygrał. Także te rankingi nie zawsze się sprawdzają. No, marzył mi się remis. Byłem blisko, bo tam do którejś bodajże 70. którejś minuty ten remis tam się utrzymywał. Byłby to najkorzystniejszy rezultat. Nie wiem, trudno wyciągać wnioski, nie byłem na meczu. Nie wiem, czy to Gintra słaba, czy Wexford taki dobry. Ja myślę, że musimy skoncentrować się na sobie. Jutro jak najlepiej się odnowić, już dzisiaj
zaczniemy i jak najlepiej drużynę przygotować do czwartkowego spotkania, bo może się zdarzyć, że to spotkanie już zakończy turniej, tak jak dwa lata, tak jak w tamtym roku. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję za podsumowanie spotkania. Jeszcze nie, 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 nie. No dobrze, tak. Question was concerning the other game. Okay. Can she go and recover? Poprosimy teraz, tak. Panie pytają, czy już mogą iść. Nie, ale ja. Poprosimy jeszcze. We would like you, Emily, to say a few words. How you felt about the game? Yeah, it was a tough game. We expected it to be tough, but we didn't think it'd be quite so tough. We came out, we struggled a bit first half. I don't think we expected them to be quite so strong. But I think second half we battled well, and if we can take that into the next few games, then I think we'll do well, and I think we'll improve game by game. Okay. No tutaj Emily oczywiście uważa, że ciężka była, ciężko im się grało, tak? Przede wszystkim tutaj ciągle powtarza się ta pogoda, która dospierała, jak widać tutaj naszym dzisiejszym przeciwniczkom dosyć mocno, natomiast no, uważa, że w drugiej połowie zdecydowanie lepiej zagrały. Jeżeli jakby mogłyby tą drugą połowę, coś, jakieś dobre rzeczy z tej drugiej połowy przenieść na kolejne spotkania, na pewno będzie im łatwiej później w kolejnych meczach, tak? Czy jakieś pytania, Emily? Gwiazda dzisiaj. Może w przyszłości także na dyka, zobaczymy. Przepraszam jeszcze chwilę. Well, yes, you must too. Thank you. Prosimy Aleksandra się. Cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo z siebie zadowolone, że wygrałyśmy ten mecz. Nie straciłyśmy ani jednej bramki, mamy aż 5 strzelonych, 3 punkty zdobyte i szykujemy się do następnego spotkania, w którym na pewno będziemy chciały zdobyć 3 punkty i wyjść zwycięsko z tego turnieju. Jakieś pytania do Oli? Aleksandra, słyszałaś, że nasza kawalerka też na ten straszny skwar. Tobie mimo tego, tej temperatury udało się strzelić 4 bramki. Czy ty się jakoś specjalnie przygotowywałaś do takiej temperatury, jakiś tu specjalny trening? Jak to jest? To znaczy, no jeżeli chodzi o trening, to owszem, musiałyśmy trenować tutaj z drużyną, ale starałam się unikać tego słońca, bo było naprawdę bardzo wyczerpujące. Przyznam sama, że miałam kiepskie samopoczucie przez najbliższe dni tutaj przed turniejem, co mnie troszkę martwiło. Dzisiaj pogoda akurat właśnie, tak jak trener powiedział, była lepsza niż w poprzednich dniach, także to na pewno na plus i ogólnie to grało mi się dobrze. Grało mi się dobrze, czułam się dobrze. Także oby w następnych meczach było tak samo. Tyle. Dodatkowo byłaś prawdziwą gwiazdą dzisiejszego meczu, tak się czujesz? Nie czuję się tak. Myślę, że to zasługa całej drużyny. Ktoś musi odebrać piłkę, ktoś musi dograć mi czy moim koleżankom z przodu, że mogły strzelić bramki. Ja myślę, że jako zawodniczka ofensywna zrobiłam to, co do mnie należy i jestem z tego bardzo zadowolona, że mogłam pomóc drużynie. Tak, słyszałam. Słyszałam po bramce, słyszałam w trakcie meczu, także dziękuję bardzo kibicom, wszystkim, którzy przyszli i zapraszam tych, którzy nie mogli, a będą może mieli czas na następne mecze przyjść, żeby nam dopingowali.